Cześć, witam Was. Z racji tego, że od czasu do czasu, czy to w postach na Facebooku, czy w komentarzach pod naszymi filmikami na YouTubie widzę zapytania odnośnie oporządzenia, którego używam na strzelnicy, to postanowiłem, że nagram kilka filmików o tym, jakiego oporządzenia albo jakiego sprzętu używam na strzelnicy i czemu mi się to przydaje i do czego co służy. Więc dzisiaj zaczniemy sobie od mojego pasa. Zapraszam. Gotowy, k***wa, Pedrylu? Nie, jeszcze nie. Rejben, czekaj. Więc tak, pas, którego używam, to pas firmy DBR Custom Gear. Jest to pas dwuczęściowy. Składa się z miękkiego paska, który wkładamy po prostu w spodnie. Składa się z miękkiego paska, który wkładamy w spodnie, w szlufki i po prostu sobie go zapinamy w ten sposób. Nic trudnego. Następnie nakładamy pas główny, na którym mamy całą resztę. Powiedzmy, że tutaj mamy ten nasz pasek i sobie zapinamy ten pas. I wszystko dzięki temu fajnie nam się trzyma, nic nam nie lata, nic się nie przemieszcza. Ok. Teraz to, co noszę na pasku. Zacznę sobie tutaj od tej strony, od prawej, czyli od kabury. Kabura Safari Land na pistolet Glock 17 z latarką. Latarka to jest Viridian X5L. Kabura solidna, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby broń mi z niej wypadła albo żeby jakieś śrubki mi się tutaj odkręciły. Oczywiście te śrubki trzeba też dobrze przykręcić, żeby się nie odkręciły, ale to już tam inna kwestia. Przy kaburze oczywiście pasek, który trzyma mi pistolet cały czas blisko uda, blisko nogi, czyli w momencie, kiedy dobywam pistolet i na przykład źle wcisnę tutaj tą blokadę, to zwolnienie tutaj pistoletu, to nie dzieje się coś takiego, że ciągnę całą kaburę po prostu w prawo w ten sposób. Dalej. Z tyłu mamy retraktor, który służy oczywiście do tego, gdyby jednak pistolet zechciał mi podczas przyczołgiwania się przez jakieś szuwary zechciał mi wypaść, więc zawsze będę wiedział, że będę czuł, że ciągnę coś za sobą. Kilka razy to przetestowałem. Działa, więc od razu się czuję, że ciągnie się jakiegoś kloca po za sobą. Dobra. Dalej z tyłu mam apteczkę wraz ze stazą. Stazę tą będę na pewno chciał przemieścić gdzieś bardziej do przodu. Na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Muszę znaleźć po prostu jakiegoś pałczyka, który mi całą ją zakryje, żeby ta staza mi się nie brudziła po prostu. Apteczka oczywiście z wyposażeniem niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy, czyli gazy, bandaże i rurki i wszelkie inne hemostatyki. Tak naprawdę nie mam pojęcia, co tam jest. Tutaj mam takiego słodkiego pałczyka, w którym trzymam sobie woreczek, a w woreczku tym mam plastikowy woreczek na jakieś tam śmieci drobne, jakby mi się coś rozsypało albo coś w tym rodzaju. Dwa markery do zaznaczenia przestrzeli. No oczywiście nigdy nie ma nic na tarczy, więc w sumie są prawie jak nowe. Śrubki do tejże kabury, jakby się coś miało odkręcić. Na szczęście na razie nic takiego się nie zdarzyło. Timer. I gdybym zapomniał swoich zatyczek, to mam jeszcze jedne zapasowe zawsze przy pasku. Co warto by jeszcze dorzucić do tego zestawu, to jakiś multitool. Mam co prawda zawsze przy sobie w kieszeni, ale na pewno będę za niedługo robił tak, że będę jednak przenosił jakiegoś multitoola w tym tutaj też woreczku, żeby zawsze był przy mnie, żebym miał po prostu czym te śrubki czy coś w tym rodzaju dokręcić. Ok, dalej mamy dwie ładownice na magazynki do AR-a. Ładownice firmy Direct Action, bardzo fajnie się trzymają, nigdy mi nic nie wypadło z nich, więc są spoko, bardzo polecam. Oczywiście w środku magazynki do AR-a, tutaj raczej nie ma potrzeby tego pokazywać. Dalej mam dwie ładownice na magazynki do pistoletu, do mojego Glocka 17. Też firmy Direct Action.
też bardzo fajnie się sprawują. Sztywne są przede wszystkim te ładownice, także nie ugniatają Wam się. Jeżeli po prostu potrzebujecie magazynek z powrotem włożyć do ładownicy, to jesteście w stanie bardzo łatwo to zrobić i nie trzeba jakoś tam palcami tej ładownicy sobie odkształcać, żeby móc tam włożyć ten magazynek. Całość jest spinana klamrą Cobra, która, że tak powiem, w niektórych warunkach potrafi trzymać aż za dobrze, zwłaszcza kiedy testuję z Borysem tory do lekkiej piechoty i wtedy jest dużo błota wszędzie, które po prostu no, dostaje się w każdy najdrobniejszy zakamarek, tego słowa szukałem. Ceny takich pasów oscylują gdzieś niestety komplet sam, taki, czyli taki pas, jak i sam ten pas tutaj bez tych wszystkich ładownic oscylują gdzieś w granicach 340, nawet więcej złotych. Firmy, które robią takie paski, to właśnie między innymi ta firma, której ten pasek mam, czyli DBR Custom Gear. Ja wiem, że jeszcze robi Ginger's Tactical Gear, czy tam Tactical Gear. I, no i Direct Action ma jeszcze sam taki pasek, pas dwuczęściowy, z tym, że on jest troszeczkę szerszy. Oczywiście pas w jedynym słusznym kamuflażu, czyli w multicamie, żadne oliwki ani Coyote Brown w ogóle nie wchodzi w grę. To jest sprzęt dla komandosa i w sensie pseudo-komandosa. I tutaj nie ma żartów, tak? To jest strzelectwo. Pamiętajcie, że sprzęt ma być drogi, dobrze wyglądać i ma robić wrażenie. To jest najważniejsze. Na strzelnicy, jak w kościele, wszyscy spotykają się tylko po to, żeby porównać sobie sprzęt. Pamiętajcie, że strzelectwo to jest sport dla elit. To jest poważna branża, tam nie ma przypadku, nie ma przypadkowych ludzi. Zachowajcie powagę zawsze, jak jesteście na strzelnicy, tam nie ma żartów. Ja pier... Dobra, to było na tyle, słuchajcie. Na pewno nagram jeszcze filmik o kilku innych elementach mojego oporządzenia. Tymczasem zapraszam Was na nasze Facebooki, YouTube, Twitche, Instagramy. Wszystko macie w opisie. Wszystkie linki. Linki do tego sprzętu też wrzucę w opis, żebyście mogli sobie zobaczyć, gdzie co kupić ewentualnie. Dobra, dzięki, na razie, trzymajcie się.